Zanim przyjdzie kalendarzowa wiosna, czeka nas bardzo zmienne przedwiośnie. W najbliższych dniach prognozujemy opady deszczu, śniegu, silniejszy wiatr i sztorm na Bałtyku. Weronika Pigus, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Taką zmienną pogodę przyniosą nam przemieszczające się w naszym regionie niże, niosące dość chłodne powietrze z zachodu i z północnego zachodu. Poprawa pogody przyjdzie z końcem tygodnia, ale aura może nas jeszcze w marcu zaskoczyć. W nocy zachmurzenie na Pomorzu zmienne, przeważnie umiarkowane okresowo, z dużymi opadami deszczu, chwilami także większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 2 do 4 stopni. Prognozujemy także dość silny wiatr. Ciśnienie wynosi 995 hektopaskali i jeszcze spada. Jutro nadal pogoda będzie zmienna, zachmurzenie umiarkowane i duże, okresowo z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 3 stopni na południu regionu do maksymalnie 5 stopni na północy. Wiatr silny i bardzo silny, z maksymalną prędkością do 60 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 990 hektopaskali i zacznie rosnąć. Na Bałtyku prognozujemy sztorm o sile do 9 stopni w skali Beauforta. W nocy kierunek wiatru północno-zachodni o sile do 8 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia południowo-zachodni do zachodniego wiatr będzie silniejszy do 9 stopni w skali Beauforta. Stan morza 5. Wieczorem wiatr ma być już coraz słabszy. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.